Wydawnictwo Drukarnia Fortes istnieje na rynku reklamy i poligrafii od 1994 roku. Wykonuje różne formy reklamy, korzysta z różnych technik poligraficznych, dzięki którym może drukować książki, albumy, etykiety, foldery, katalogi, plakaty oraz wszelkiego rodzaju kalendarze. Właściciel, Artur Skorupiński, jest autorem i wydawcą wielu albumów, folderów, książek o ziemi wolsztyńskiej. Jako miłośnik fotografii angażuje się w organizację wystaw, konkursów oraz inspiruje ważne wydarzenia kulturalne. Znakomite efekty promocyjne wolsztyńskich parowozów, miasta, powiatu, Wielkopolski i całej Polski przynosi międzynarodowy konkurs Miss Świata Parowozów. Gwiazdą 5. edycji w tym roku będzie Doda. Dmucha, żar z rozgrzanego i brzucha dmucha. Ten znany cytat być może nie byłby na miejscu, bo zaraz powiemy o wyborach Miss. No, ale ponieważ to wybory Miss Świata Parowozów, to przywołanie... Teraz w wiadomościach zapraszam Państwa do ostatniego miejsca na świecie, gdzie parowozy obsługują codziennie rozkładowe pociągi. Parowozownia w Wolsztynie w Wielkopolsce skończyła dziś 100 lat. Mnóstwo ludzi, tysiące miłośników, nie tylko starych parowozów, ale i pięknych dziewczyn, bo idea konkursu opiera się na połączeniu kobiecego ciała z tym pięknym i majestatycznym, dostojnym, parowozowym. 1, 6, 16. Decyzją jury nową Miss została mieszkanka Wolsztyna Marta Głuchowska. Jeszcze nigdy w życiu nie brałam udziału właśnie w takim konkursie i chciałam spróbować, na co właśnie mnie stać, spróbować właśnie tych sił i... Ten konkurs Miss Parowozów, ciekawa inicjatywa, prawda? Być może jutro poznamy zwyciężczynię.